Witamy Państwa na naszej konferencji. Za nami Zalew Zajączek, doskonale znane miejsce wszystkim mieszkańcom Łasku. Od wielu lat trwa dyskusja nad budową w tym miejscu drugiego, dużo większego zalewu do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych. Przez te wszystkie lata temat urósł niemal do miejskiej legendy. Spierano się nad koncepcją, opłacalnością inwestycji, a także przede wszystkim nad tym, czy jest ona w ogóle w tej lokalizacji możliwa. Zdajemy sobie sprawę, że cierpliwość mieszkańców została wystawiona na potężną próbę. Dziś stajemy tutaj przed Państwem, bo mamy do przekazania bardzo ważne, a przede wszystkim ostateczne informacje w temacie przyszłości Zalewu Zajączek. Zarówno tego dużego zalewu, który jest od wielu lat w planach, jak i tego, przy którym się teraz znajdujemy. Odpowiedzią na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości jest klimat, ale o tym wszystkim powie pani burmistrz Monika Morwińska. Szanowni Państwo, obiecałam Wam, że w kampanii, że zajmę się Zalewem Zajączek i odpowiem Państwu teraz na to pytanie, czy rzeczywiście jest realne wybudowanie nowego zbiornika. Niestety, fachowcy wypowiedzieli się i wystawili opinię, że nasz klimat się bardzo zmienia i brak wody w rzece Grabi nie pozwoli nam na wybudowanie tego zalewu. Wiecie Państwo, że już od wielu lat wiemy o tym, że łódzkie to będą tereny i stają się tereny stepowe. Myślę, że tak fachowo wypowie się na ten temat pani Lidia Sosnowska, zastępca. Witam Państwa serdecznie. Może nie fachowo, ale bardziej przybliżę temat. Proszę Państwa, opracowana koncepcja znanego hydrologa pana Macieja Zalewskiego. Na tej podstawie staraliśmy się uzyskać dokument zezwalający na realizację inwestycji. Koncepcja była opracowana w roku 2018 i od tego czasu były czynione starania, aby uzyskać decyzję zezwalającą na realizację tej inwestycji. Jak wiemy, jest to inwestycja ingerująca w środowisko naturalne, zatem niezbędne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. 13 sierpnia ostatecznie zostało wydane postanowienie dla gminy Łas odmawiającej uzgodnienia realizacji tej inwestycji. Zatem zatrzymuje nam to dalsze kroki do procedowania decyzji pozwolenia na budowę. Jest to po prostu brak zgody organów ochrony środowiska, jak i Wody Polskie na realizację tej inwestycji. Jak wiemy, uzasadnienie do tego stanowiska zawiera kilka stron, natomiast najważniejszym aspektem to jest właśnie to, że w Grabia jest zagrożona ekstremalną suszą, jest to potwierdzone w wydanym postanowieniu. Tak jak powiedziała pani burmistrz, od lat szykowaliśmy alternatywę dla mieszkańców. Chodzi o zagospodarowanie obecnego zbiornika Zajączek. Dzięki tutaj przychylności pani burmistrz już na najbliższej sesji zabezpieczamy środki na projektowanie otoczenia tego zbiornika, na które zamierzamy się ubiegać o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o szczegóły zagospodarowania, mamy pewien plan. Oczywiście to są nasze założenia. Chcemy, żeby udział mieszkańców był w tym projekcie. Po wyborze projektanta będziemy czynić takie konsultacje, aby zaspokoić wszystkie grupy społeczne, które będą korzystać z tego obiektu. Szanowni Państwo, nic tak nie działa na wyobraźnię jak obraz. Oczywiście te wizualizacje zobaczycie Państwo też w wersji cyfrowej na naszej stronie, mediach społecznościowych. Tak jak pani zastępca burmistrza, pani Lidia Sosnowska powiedziała, cały czas pracowaliśmy nad planem B, równoległym, czyli obecnym, istniejącym zalewem Zajączek. To również było oczko w głowie i jeden z punktów pani burmistrz. Dlatego myślę, że najlepiej, jak ona przedstawi, co w tym terenie jest najlepszego i jaki on ma potencjał. Szanowni Państwo, wiemy o tym, że ten teren tutaj jest bardzo oblegany w ciągu lata przez naszych mieszkańców i że naprawdę musimy go zagospodarować, stworzyć piękną przestrzeń dla wypoczynku dla naszych mieszkańców. Musimy zadbać o infrastrukturę, o to, żeby mieli gdzie wypoczywać, gdzie spacerować, żeby mogli grać w piłkę siatkową, plażową. To są takie nasze plany, a też uważam, że powstanie pola namiotowego, miejsca dla gdzieś zatrzymania się kamperów, że to jest jak najbardziej
sprzyjające dla naszych mieszkańców i dla ludzi, którzy będą gdzieś tu podróżować przez nasze tereny. Serdecznie zapraszam w momencie, kiedy tylko będą te konsultacje, żebyście Państwo też się wypowiedzieli i wzięli udział w naszym takim wspólnym planie zagospodarowania tej przestrzeni. Szanowni Państwo, jaka jest najważniejsza informacja z naszej konferencji? Jest taka, że o tym, że dyskutowaliśmy przez lata o wielkim zbiorniku Zajączek, ta historia się już kończy. Mamy ponad wszelką wątpliwość pewność, że taki obiekt, taki zbiornik nie może powstać w tej lokalizacji. Niezależnie kto takie miałby życzenie, kto zająłby się taką inwestycją. Jest to po prostu niemożliwe. Na pewno wielu z Państwa zastanawia się, a co by było gdyby jednak ktoś się na to odważył. Co się kryje za tymi wszystkimi formułkami prawnymi, ekologicznymi terminami? Stałoby się następująca rzecz. Mielibyśmy ogromną kałużę, zbiornik, którym byłby płytki, zakwitał, groziłaby nam przydłucha, śmierć zwierząt, przede wszystkim ryb i innych mikroorganizmów. Potężne koszty, ogromna katastrofa, jeśli chodzi o inwestowanie w naszej gminie. Tego nie chcemy, a teren, na którym znajdujemy się, ma naprawdę duży potencjał. Tak jak pani burmistrz powiedziała, jest pełen mieszkańców, oblegany w okresie letnim. Wystarczy tylko o niego zadbać, co na pewno zrobimy, a o tym zdecydują radni, a pierwszy krok zostanie już wykonany na najbliższej sesji. Poproszę pana przewodniczącego. Tak jak już moi przedmówcy powiedzieli, nie ma sensu iść w coś, co nie daje gwarancji, że będzie dla użytku mieszkańców. Nowy zbiornik retencyjny po prostu nie ma szans na zawodnienie. To jest podstawa. Natomiast dzisiaj przy woli radnych, ale przede wszystkim determinacja pani burmistrz doprowadzi do tego, że będziemy mieli ten zbiornik Zajączek zrobiony na najwyższym poziomie, jakim będzie nas stać. I tak jak już tu wspomniano, prosimy mieszkańców o podzielenie się informacją, projektami, co by chcieli, żeby tutaj zrobić. To jest istotne, żebyśmy to tworzyli wspólnie, żeby to nie była tylko jeden projekt wykonany przez projektanta, ale chcemy tutaj uwzględnić wszystkie Państwa pomysły, które będą do zrealizowania. I zbierzemy to wszystko w całość, wybierzemy najlepszą koncepcję.